Szanowni Państwo, naszym gościem jest Michał Urbaniak, polski muzyk jazzowy, który odniósł światowy sukces, można tak powiedzieć, i to jest bez przesady. Jako praktycznie jedyny biały grał z Davisem Millisem. Jak do tego doszło, Panie Michale, i w ogóle jak to się stało, że świat czarnych dopuścił Pana do grania muzyki w Stanach Zjednoczonych? Właściwie najbardziej to w Nowym Jorku. Ja powiem tak, marzenia się spełniają. To jest pierwsze. 15-letni chłopak zakochał się w czarnej muzyce. Akurat wtedy był to tylko jazz, albo prawie jazz, ale też pamiętam Big Bill Bronzy, Bill Haley, no początki Chuck Berry, który jest właściwie moim zdaniem jedynym osobistym twórcą stylu muzyki rock and roll. Ta muzyka stamtąd się wzięła. No i dążyłem właśnie przez całe życie do tego, żeby się znaleźć w Nowym Jorku, znaleźć się wśród czarnych i sprawdzić. Sprawdzałem się w życiu 4 razy. Raz, jak w ogóle klasyczny skrzypek, tylko 5 będzie. A potem zakochałem się w tej muzyce rytmicznej, jazzowej, bluesowej i tak dalej. Na gitarze też grałem, a propos. I dążenie było właściwie, żeby się zmierzyć i być koło tych ludzi, którzy to naprawdę tworzą. I to tak. Tu niby sukces w Polsce, okej. Okay. Potem Skandynawia, niby sukces. Znaczy, bo to był sukces jakiś tam prawdziwy. Dla Polaka z PRL-u to był sukces. Tam był dla każdego sukces, szczerze mówiąc. Dla PRL-u to w ogóle był sukces wyjechać. Ale to ja pamiętam, mając 15 lat, wyszedłem na Piotrkowską w Łodzi. Na Piotrkowska to jest taka piąta wynie mojego życia, młodego. I tak spojrzałem, świat jest mały. Te granice porobili, to jakiś idiotyzm jest, to jest niemożliwe, to trzeba jakoś pokonać. No i mnie się udało dosyć szybko przy pomocy różnych oficjalnych źródeł, sposobów, czyli na kontrakt zagraniczny, na to, tu i tam, i tak dalej, i tak dalej. No ale po czym okazało się, że Skandynawia jest bardzo małym krajem, Skandynawia mnie do muzynów nie dowiedzie, do czarnej muzyki mnie absolutnie nie dowiedzie. Więc na rok wróciłem do Polski, przegrupowałem, zrobiłem nowy zespół i wyjechaliśmy do Niemiec. No i akurat w Szwajcarii na festiwalu w Montreux dostałem nagrodę jako najlepszy solista i to załatwiło mi właściwie wyjazd do Stanów. No i tam pierwsze to oczywiście, żeby po 3 miesiącach dostałem kontrakt z Kolumbią. To było marzenie, jedno z marzeń, jakich mogę wyliczyć. Po czym oczywiście uparłem się, że ponieważ polski zespół ze mną grał, Karolak Bartkowski, Jarzębski, Urszula Dudziak, że oni wszyscy przylecą i nagrają płytę. W Kolumbii się bardzo dziwiono. Jesteś w miejscu, gdzie masz najlepszych muzyków na świecie, ale ja mówię, 5 lat, nikt ze mną 5 lat nie grał dzień w dzień. I to była prawda, ten zespół bardzo zgrany. Mówię, za to zaoszczędzicie na budżecie, bo w ciągu 2 dni nagraliśmy jedną z najlepszych płyt chyba, jaka jest Atma. I ku mojemu rozczarowaniu, nawet mój największy przyjaciel z życia i uważam największy polski jazzman, Wojtek Karolak, z którym byliśmy jak bracia, oświadczył, że nie zostanie ze mną, że wraca, bo się zakochał. Tak się stało. Więc zostaliśmy zruszoną sami. No i co? Pierwsze to pojechałem szukać młodych talentów. Jednym z nich, z wielu zresztą, to był 15-letni Markus Miller, 17-letni Kenny Kirkland. No i tak dalej, Victor Bailey, Omar Hakim, właściwie cała plejada tych wszystkich. Wyciągnął pan ludzi, którzy potem stali się gwiazdami światowego jazzu? Z reguły znaczy lądowali w zespole Miles Davisa, który był, jest i będzie zawsze moim guru już na zawsze. I jakimś tam wzorem, nie tylko muzycznym.
Mm-hmm. Urszula Dudziak w jednym z wywiadów powiedziała, że ten sukces, który pan odniósł, to nie przyszedł tak ad hoc, bo panu się udało, bo pan dobrze trafił. To wszystko była ciężka praca, wiele wyjrzeczeń, masę godzin spędzonych w trasie, szukanie i pokazywanie nowej drogi. Bo tak naprawdę to przecież Michał Urbaniak stworzył swój styl muzyczny, swój styl jazzowy, tak? Absolutnie tak. Ja próbowałem, na przykład pojawił się free jazz. Ja byłem pierwszy na scenie, żeby to spróbować. Natychmiast zorientowałem się, że to nie jest dla mnie, ale free jazz wprowadził, europejski free jazz, wprowadził pewne elementy, które mi się przydały w organizacji muzyki, pewnego luzu, ale nigdy nie wyobrażałem sobie i nie wyobrażam sobie jazzu bez rytmu. Niestety w Europie do dzisiaj jest duża tendencja, nazwijmy to tak jak muzycy mówimy, olewanie rytmu. Każdy eksperyment mi się podoba, wszystko, ale jeżeli ma to być jazz albo muzyka jazzu podobna, ona musi mieć pewną dyscyplinę rytmiczną, bez której właśnie wylewamy dziecko z kąpielą. No i dlatego jest tak, że wiele osób, postronnych słuchaczy, nie rozumiem jazzu. Tam nie ma nic do zrozumienia, tam trzeba poczuć, ale żeby poczuć, musi to kiwać. Właśnie, no i to jest taki styl Michała Urbaniaka, to jest ten jazz. Ale panie Michale, pan mówi często, że jazz jest dla pana wolnością. Co to tak naprawdę oznacza, ta wolność jazzowa dla pana? No, muzycznie czy w ogóle? W ogóle, muzycznie i jazzowo, bo to jedno z drugim myślę się do zazębia, nie? No w ogóle, jak wiadomo, zawsze mówię to, co myślę, jestem bardzo prawdziwy i to jest cała tego wolność. I to samo jest na estradzie. Często gram z muzykami w ogóle bez próby, bez przygotowania. Jeden przylatuje stąd, drugi stąd. Znamy się czasami, kolega mówi z Nowego Jorku, dzwoni, że nie może, bo coś mu wypadło, ale wysyła kogoś. Wchodzimy na estradę i gramy. To jest wolność. I normalnie zaczynamy się czuć na estradzie i ja się nie boję ryzykować. Po prostu ryzykować. Zresztą to oczywiście też przystemplował w moim życiu Miles, który byłem świadkiem, kiedy po nagraniu płyty Tutu zaprosił mnie na to, żeby przyjść na koncert jego. Więc byłem Big On Theater. Oczywiście cała sekcja rytmiczna to był mój zespół poprzedni. Więc byłem z tyłu z chłopakami, on tak wszedł. Mówi, o jesteś. No, tak. A co ty tu robisz, nie? No tak, mówi. No nie, jesteś. Mówi, super. Mówi, a gdzie są twoje skrzypce? Ja mówię, w domu. No ale to on powiedział, skrzypce czy gęśle? Jak to w końcu było? Why is your fire? Ja mówię, w domu, no. To idź i przynieś. Koncert, 3,5 tysiąca ludzi. Proszę sobie wyobrazić, on próbuje czterech nowych gitarzystów. Stern, Schofield, Ford i Pete Cozy. Próbuje przed publicznością. To nie jest tak, że kiedyś jak się robiło tak, to się wynajmowało studio na próby, zapraszało się, no i szukam gitarzysty. No a tu szło na żywca po prostu wszystko. A on po prostu na koncert mówi, tylko do swojego road managera, technika mówi, podłączaj ich wszystkich, mówi, a ja pokażę, kiedy który ma wejść. I poszło. Poszło. I był wspaniały koncert. A czyli można powiedzieć, że to też jak gdyby w pańskiej świadomości tam gdzieś z tyłu głowy utkwiło i przez to pan mówi, że jazzman to nie może być normalnym człowiekiem, nie może być takim normalnym muzykiem, takim poukładanym, żeby to świetnie grał. To nie przez to, bo to było tylko przystępowanie tego. Ja w ogóle jestem wodnikiem, także też porządek nigdy nie był moją siłą. Kilkadziesiąt lat w podróży. Że mieszkanie wygląda jak pokój hotelowy po balandze, chociaż z balagami to różnie bywa, że raczej rzadko, ale to tak jest, no po prostu szybko, przylot, wylot, taksówka i tak dalej, takie całe życie. No i to jest też ta wolność. No. W 83 roku miałem 44 przeloty atlantyckie na przykład. No, sukces, którego chyba szybko nikt nie powtórzy, tak? No, nie wiem, czy wielki wysiłek, o. No, to było, do wszystkiego się można przyzwyczaić. To było tak, że się spało dwa razy na dobę. Trochę po tej stronie, trochę po tej stronie, tak. Bo pan tak naprawdę to jest w rozkroku pomiędzy Warszawą, Nowym Jorkiem, pomiędzy Polską, Stanami Zjednoczonymi?
jeżeli można ostro powiedzieć, to któryś z kolegów słusznie zauważył, że ty uważaj, bo któregoś dnia sobie na Atlantyku zamoczę. Dokładnie, no. Mając na uwadze, że czasami polskie samoloty spadają i to w dziwnych miejscach, to tak się może zdarzyć, nie? To nie tylko polskie, ale to już inny temat chyba. Panie Michale, pańska muzyka to takie ciągłe protestowanie, wyznaczanie nowego kierunku, nowego trendu, takiego pokazywanie czegoś nowego, bo muszę być pierwszy? Nie. Po prostu, jeżeli coś gdzieś, jakiś jest protest czy pokaz, to gdzieś naprawdę dbam o to, żeby była kultura rytmiczna. I często jak ludzie mówią, że nie lubią jazzu, ja mówię, nie gram jazzu, tylko gram muzykę rytmiczną. I jak robimy na przykład Urbana Todays, czyli to jest taka seria, ja to nazywam antyszkolenia, dlatego że tam nut nie uczymy, tak jak wszyscy w każdych szkołach, tylko po prostu udostępniamy praktyczną wiedzę aktualnych muzyków, którzy grają aktualnie na scenie światowej w muzyce rytmicznej, czyli jazz albo jazz podobne. Zresztą dla mnie i reggae, i źródłowe reggae, soul, funk, hip-hop, wszystko to jest jazz, to jest to samo. Pan bardzo się zaangażował w Łodzi, tam tworzy też festiwal swój, w ogóle pomaga tym młodym twórcom. Co było tego powodem? Przecież panu tak naprawdę nikt nie pomagał. Wiem, że z pańskiego życiorysu, z pańskiej wypowiedzi, że kiedyś pański ojciec marzył o tym, żeby jego syn mieszkał w Nowym Jorku. Tak. I to jest tego powodem, to jest takie jak gdyby danie od siebie czegoś tym młodym ludziom, pokazanie drogi, pokazanie swoim przykładem możliwości. Nie, to między innymi tak, no między innymi to gra, na przykład młodzi ludzie przychodzą na estradę, grają ze słynnymi z światowej klasy muzykami zza oceanu i tak dalej, i że to wszystko jest możliwe, że właściwie to jest osiągalne, że to nie jest tak, że marzenia się spełniają. Że trzeba marzyć po prostu. No trzeba po prostu dążyć do tego, co się wymarzy, bo jeżeli marzy, to się nie. A jeżeli się nie ma na to pokrycie, to i tak wcześniej czy później wyjdzie. Czy prawdą to jest, że w sklepach muzycznych w Stanach Zjednoczonych jest specjalny dział muzyczny Urbaniak? O, tak. To jest wielki sukces przecież dla pana. Proszę? To jest wielki sukces. No, żaden Polak nie ma chyba czegoś takiego, bo nikt nie mówi, czy nie było słychać w Polsce o tym, żeby jakikolwiek muzyk w Stanach Zjednoczonych na tak wielkim rynku muzycznym miał swój dział, wchodzić do sklepu, mówisz, chce do działu Urbaniaka. Prawie 40 lat mieszkania w Nowym Jorku, trudno sobie wyobrazić, i działania tam, żeby tego nie było po prostu. Z tym, że o tym nie mówię. Nie mówi się, no to jest normalne. Ja dzielę czas pomiędzy Warszawa a Nowy Jork, grywam tu i tu, działam, płyty wychodzą tu i tu i tak dalej, także nie mówię. Czyli trafiły obydwa rynki pan jednakowo, jak gdyby można powiedzieć, równorzędnie? Tak. Czy równolegle, tak? Absolutnie. Mhm. Czy z tej pańskiej wypowiedzi można wywnioskować, że muzyk jazzowy to tak naprawdę się nie starzeje? No, tutaj mam trochę, oczywiście tak, wewnątrz na pewno. Ja to mówię, porównuję siebie czasami do Cadillaca, który ma genialny silnik, genialny motor i tym zasuwa. Tylko że przychodzi czas, że jednak rdza, bierze karoserię, tu coś się odkręci, tu coś się zadzywieje, coś odpadnie. No ja właśnie trochę byłem niedawno na takim etapie odnowy. Zresztą zacząłem bardziej o zdrowie niż kiedykolwiek. No, karoseria mniej wytrzymuje, silnik jedzie dalej. Ale troszeczkę pan chyba sam do tego doprowadził, że ta karoseria troszeczkę szybciej się popsuła i zaczęła szybciej rdzewieć, bo przecież w wieku 29 lat miał pan pierwszy zawał, tak? Tak jest. No i proszę powiedzieć, po tym zawale pan sobie przyrzekł, że zmieni pan swój styl życia i utrzymuje się pan cały czas w tym swoim przyrzeczeniu, no, że nie wraca do tego, co było? Nie. Tak jak w lustrze, 15 lat ostrej zabawy, 15 lat totalnej przerwy, a potem umiarł. I ten... na ile się da umiar zastosować. Ja to jeszcze czasami do kolegom mówię, że próbuję, co było lepsze. Mówi pan czasami, że czasami bardzo często nawet pan powtarza, że skrzypce są pana żoną, a saksofon kochanką. Co to tak naprawdę dla pana oznacza? To znaczy, że skrzypce nie są instrumentem jazzowym i są trudne w muzyce rytmicznej, ale jest paru kolegów, między innymi ja też, się przyczyniliśmy do tego, a w ogóle to
chyba najbardziej to Stav Smith, potem oczywiście Joe Venuti, Stefan Grappelli i tak dalej, że to, że okazało się, że skrzypce mogą też swingować. No ja się doprowadziłem do tego, że skrzypce zaczęły mówić, tak jak trochę jak instrument dęty, the talking violin. Zresztą to spowodowało, że Miles zaprosił mnie na swoją płytę i do grania z nim koncertów. To, muszę powiedzieć szczerze, nie było w spisie moich marzeń i jak przyszedłem na nagranie Tutu i spotkałem zespół swój, Bernard Wright, Lenny White i Marcus Miller sprzed 3 miesięcy, gdy graliśmy w Bottom Line w Nowym Jorku, ja się czułem właśnie nie jak na nagraniu z Milesem, tylko po prostu jak w studiu z moim zespołem. Dopiero na drugi dzień, kiedy Miles przyszedł. Dotarło do pana to, tak? Wtedy naprawdę dotarło, jak się zapytał, jak grałeś? Ja to chyba tak jak chciałeś. Ale tu pan miał z tym Milesem taką troszeczkę przyprawę, bo on z pana się śmiał i mówił, a na czym ty, Michał, grasz? Na gęślach grasz, czy na skrzypcach? Co to jest? Bo pan ma specjalny swój instrument dla pana stworzony, pięciostrunowy. Tak, po prostu chciałem mieć skalę saksofonową, czyli w dół, czyli połączenie altówki ze skrzypcami. No, to stało się, to zrobiłem w 70 roku nawet. Ale który pan tak naprawdę instrument bardziej lubi? Skrzypce czy saksofon? Saksofon. Ale dobrze. Przecież pan na saksofonie nie umie grać podobno. Czy nie umiał grać, jak pan przyjechał do Stanów? No jak to? No to co? Nie, grał pan swoją muzykę, wszyscy się tym zachwycali, a tutaj nagle pan słyszy, no ty, Michał, nie umiesz grać, o co chodzi? Nie, to było tak, że Phil Woods słyszał mnie w Willet Vanguard, mówi, stary, jak ty to robisz? No co? Mówi, no nic ci nie powiem, mówi, masz tutaj adres, idź to jest jeden z najlepszych nauczycieli, profesorów grania na saksofonie, jest wielki ekspert. Idź do niego i porozmawiaj z nim, weź saksofon. Ja przyszedłem i mówię, filmie tu przysłał, no i co? No mówię, prosił, żebym ci zagrał coś. No to nie zacząłem grać. No to o co chodzi? Ale mówi, powiedział, żebyś mnie obejrzał, jak ja to robię. Okazuje się, że wszystko, co robiłem, robiłem nieprawidłowo. Natomiast efekt był znakomity zresztą. Zaskakujący, tak. Dzięki temu saksofonowi w 1971 roku dostałem właśnie to stypendium do Stanów i tą nagrodę, bo ja tam na saksofonie grałem w Montreux. No i okazało się, że tutaj trzeba było coś zmieniać. Jak się dowiedziałem, troszeczkę poćwiczyłem, to 2 razy głośniejszy ton dostałem i tak dalej. Ale gdzieś zasady, bo nawet tu czasami ze względów właśnie często ze względów otyłości czy bezdechu i tak dalej, takich różnych rzeczy, miałem kłopoty i miewam kłopoty z graniem na saksofonie, to jednak po przerwach biorę to, tracę tonu, nie tracę. Jest to pewna rzecz, która jest zakodowana w mózgu, między uszami. Jak mówię, wszystko się odbywa między uszami. Panie Michale, pan nie tylko jest muzykiem jazzowym, ostatnio został pan nawet aktorem, przecież wystąpił pan w filmie. No, to jest chyba coś, do czego pana było trudno namówić, tak? Szczerze powiem, że nie zupełnie trudno, tylko się obawiałem ilości tekstu, który trzeba będzie zapamiętać. Ja się dowiedziałem, że 96 scen i zobaczyłem był pan scenariusz, przerażony. No to trochę przerażony byłem. Ale muszę powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że na dzisiejszy wywiad spóźniłem się. Ale spóźniłem się dlaczego? Dlatego, że w telewizji był film i opowieść i wywiady z Andrzejem Świętej Pamięci Łapickim. I muszę powiedzieć, że nawet się bardzo wzruszyłem, dlatego że większość rzeczy, które wypowiadał, się zgadzają dokładnie z tym, co ja doświadczyłem w życiu. Między innymi, bo i że, oczywiście on tego nie mówił, ale mówię, aktorstwo, czy granie na estradzie, czy na instrumencie, czy na skrzypcach, czy na saksofonie, czy na sobie, to właśnie jest to samo, bo tremy nie ma. Trzeba mówić prawdę, żeby każda sztuka jest dobra, moim zdaniem, tylko wtedy i przekonywująca, jeżeli artysta mówi prawdę. Teraz usłyszałem dzisiaj właśnie przed chwilą piękne zdanie, które pan Łapicki powiedział, że żeby być aktorem, nie można być intelektualistą. No to chyba wszystko mówi za siebie, już więcej no. Nie potrzeba nic dodawać, bo to jest jasne. Ale to film,
To jest pewnego rodzaju droga na pańskiej ścieżce kariery, czy pańskiego życia muzycznego. Ale oprócz tego, tak samo Andrzej Makowiecki napisał książkę Ja Urbanator. Jak pan do tego podszedł? Jak to się stało, że pan się w ogóle na to zgodził? W ogóle Andrzej był... nieraz się ludzie pytają właśnie, kto mnie wychował, bo mama się rozstała z ojcem, potem był ojcem, mama mnie chroniła przed ojcem, bo on był nie taki, jak mama chciała, żeby był. Także właśnie wychowałem się bez ojca gdzieś. I w pewnym momencie życia zdałem sobie sprawę, że właściwie Andrzej Makowiecki mnie gdzieś wychował. Bo wszystko, co złe się nauczyłem, to od niego. No to ładnie pan go podsumowuje. Na pewno nie będzie z tego zadowolony. Złe to troszeczkę w cudzysłowie. Bo znamy szkołę, znamy to wszystko, to mama wszystko przypilnowała. Ale początek, w wieku lat 15-16 poznałem Andrzeja i wziął mnie do zespołu trębaczem. On był trębaczem znakomitym zresztą i śpiewał tak jak Armstrong. I wziął mnie do zespołu jako saksofonistę i grałem u niego w zespole. No i pierwsze te zderzenia z dziewczynami, z alkoholem, z tymi wszystkimi dorosłymi rzeczami, to Andrzej mnie prowadził dosyć ostro, muszę powiedzieć. I tak uczciwie, jak pan teraz mówi, napisał to o tym w tej książce, Ja Urbanator, pokazał tą swoją drogę prowadzenia pana za rączkę? On któregoś dnia, bo on w Polsce niestety była i chyba jest i panuje to na nieszczęście do dzisiaj taka rzecz, że jak na przykład styl muzyczny już nie jest modny, to się o wszystkim zapomina. Tego nie ma w Stanach. Po prostu każdy ma swoje miejsce i to jest tu. I Andrzej został w pewnym momencie tylko muzykiem jazzu tradycyjnego. Więc co zrobił? Musiał coś zrobić, a ponieważ bardzo inteligentny człowiek. Zresztą to po pisaniu tej książki to na pewno widać i zresztą wiele książek napisał, scenariuszy do filmu i tak dalej. No poszedł na polonistykę i stał się pisarzem. No i któregoś dnia przyleciał do Nowego Jorku i mówi, słuchaj, mam taki pomysł, mam tutaj magnetofon, nagramy, ja napiszę, jak to nazwał, najpierw mówi biografię, mówi, ale nie spodziewaj się, ja nie jestem muzykologiem, już zerzem, nie jestem ekspertem w tej chwili, co ja chcę zrobić, czytadło, to jego słowo. No i się mu to udało. Ja mu się udało bardzo. Właśnie. To nie tylko książka, nie tylko film, ale ma pan też sekrety w swoim życiu, bo kiedyś na początku lat 90. zaprosili pana do Playboya. Co to miała być? Sesja rozbierana? Okładka naga? Nie, no po prostu wywiad. No dwa razy miałem wywiad z Playboyem. Pierwszy wywiad nie wyszedł, dlatego że... No dlaczego? Właśnie niech pan powie, dlaczego on nie wyszedł. Dlatego, że pani była zbyt inteligentna. Tylko dla mnie. I po prostu nie mogła zrozumieć jednej rzeczy. Się pytała o miłość. A ja powiedziałem, że kocha się tylko raz. No a co pani mówi? No jak to raz? Ale pan ma trzecią żonę. Ale przecież to jest ta sama miłość. No i nie mogliśmy się dogadać. Między innymi to był taki punkt bardzo... I w końcu w końcu to się nie udało. Tam jeszcze więcej było, ale też właśnie takich nonsensów zupełnie niepotrzebnych, dlatego że naprawdę ja tak czuję i naprawdę to dla mnie to jest prawda. Ona nie chciała pokazać prawdziwego Michała Urbaniaka, tylko wytworzonego w swojej wyobraźni chyba. Nie mogła tego sobie wyobrazić i zrozumieć. Ale z tego, co pan mówi, to można odnieść takie wrażenie, że jest pan dzieckiem knajpy, a nie piaskownicy, bo można było pana zabrać za rączkę i pójść, bo przecież kiedyś pan powiedział, że ojciec sadzał pana na barze i dawał piwo, żeby pan smakował jako ten małolat. Znaczy on się smakował ostro, natomiast zdarzało się, to musiał zdarzyć, że tam posmakowałem. Zresztą pamiętam ten zapach, miałem ze 4 lata pewnie. Wtedy około 4 lat i miałem zawsze książkę pod pachą i jak ojciec chciał się napić, to przychodził, brał mnie z przedszkola, sadzał na bar, ja zakładał się, że ja przeczytam, ja czytałem, więc stawiali mu piwo, no pewnie posmakowałem, bo po czym przyszedłem do domu, mama mówi, leje mi
szklankę mleka i on mówi, ja nie, pamiętam ten cytat, ja nie chcę mleczka, ja chcę piwko zimne jak lód. No to jest dobre po prostu. Mama była chyba załamana strasznie. Na pewno, tym bardziej chroniła mnie przed moim prawdziwym tatusiem. Mhm. Ale czy takie to smakowanie od dzieciństwa tego piwa, tego zapachu, tej atmosfery knajpy spowodowało to, że pan na pewnym okresie swojego życia ostro pił? I muszę powiedzieć, że miałem strasznie mocną głowę, dlatego że mi to w niczym nie przeszkadzało. Studiowałem, nic nie zawalałem, koncerty grałem, podróżowałem, już nie będę mówił, że pojazdy mechaniczne prowadziłem. Absolutnie tak. W młodości to tak było. No ale wszystko ma swoje granice. No, organizm w momencie nie wytrzymał właśnie. Był ten zawał. 29. Tak, no zresztą ja się nigdy nie oszczędzałem, bo teraz nie balangując, co ja potrafię po 14 godzin siedzieć na dobę, czy nawet więcej w komputerze i komponować, i robić. Sypiam po 3-4 godziny na dobę. Także. W tym momencie, jak pan miał ten zawał w wieku 29 lat, to jak pan sobie tak do tego wraca, to było to takie światełko w tunelu i mówił: Michał, uważaj, nie idź tą drogą, bo ty naprawdę długo nie wytrzymasz. Nie było uważać, bo już wtedy wiedziałem, że jak z tego wyjdziesz z kubańcem, to jest totalna zmiana. Zresztą przeleżałem parę miesięcy po tym zupełnie. Właściwie spędziłem w łóżku, ale już przy pianino, już budując, przygotowując się do nowego zespołu, właściwie nowej muzyki nawet i tak dalej. Mhm. Powiedział pan też kiedyś, że swojego ojca to tak naprawdę pan tylko dwa razy w życiu widział. No, z tego co pamiętam, tak. I dwa razy widząc go bardzo nieogolony i bardzo pachnący piwem. Mhm. Tam w pańskim etapie życiowym wasza rodzina miała biznes, czyli pieniędzy tak naprawdę w PRL-u wam nie brakowało. Nic, wprost przeciwnie powiem. Czy to wszystko, ten jak gdyby można powiedzieć w cudzysłowie dostatek, ta pana wolność, którą tak naprawdę rodzice i mama panu dawali, tylko tam mówili, szeptali: Michał, zrób to, bo... Jeżeli tylko grałem na skrzypcach, ćwiczyłem, to ja mogłem robić wszystko praktycznie. Miałem wszystko dostępne, od pieniędzy do taksówek, dwie gosposie w domu i tak dalej. Ale nie był pan bardzo związany tak emocjonalnie z tym PRL-em, bo migał się pan od służby wojskowej. To też jest taka bardzo ciekawa historia. Jak można było być związane przede wszystkim z PRL-em? Dwa, z wojskiem dla człowieka, który ma delikatny instrument w ręku, jednak skrzypce są delikatne. A te narzędzia, ja tylko dwa tygodnie byłem w wojsku, mogłem powiedzieć, znaczy dla szkół artystycznych, muszę powiedzieć, że to była farsa, bo to był chyba jeden z większych dowcipów życia. I nie mogłem, po prostu nie mogłem pójść i tak zrobiłem, że nie poszedłem. No ale przed wyjazdem bodajże do Skandynawii, pana niewiele brakło i dopadli, tak? No już? Tak, no. Tak, no ale... Ale dałem sobie radę. Dał pan sobie radę, bo mama była taka cwana i panu kazała zakładać ten drugi garnitur, tak? I to tak, pańskie no, było. No mama i koledzy wiedzieli też, ja miałem padaczkę wtedy antykomunistyczną. No i jednak się udało wykiwać tych wojskowych. Ale panie Michale, tak naprawdę to gdzie pan bardziej lubi przebywać? Na Manhattanie czy w Warszawie? To w ogóle nie ma pytań. Nie ma. Nie ma. Najpiękniejsze dwie rzeczy jakie są to wylot z Nowego Jorku i powrót do Nowego Jorku. Czyli pana tak prawdziwym miejscem to jest Nowy Jork? Miejscem jest świat, bo świat jest mały i to zdałem sobie sprawę jako kilkunastoletni człowiek. A centrum świata w dalszym ciągu jest tylko Nowy Jork. Szczególnie jeśli chodzi o muzykę, no i właściwie życie też. No. Jest najszybsze, najłatwiejsze w sensie nie lekkości życia, znaczy nie, że łatwo się żyje, tylko że po prostu cokolwiek człowiek nie pomyśli, to za rogiem można zrealizować. Od razu zrealizować. No i nie ma takiej biurokracji, jak już o Polsce w ogóle nie mówię, nawet jak w Europie. Mm-hmm. Ale pan jest takim typem takiego nałogowca, bo to a jak pan wpada w jedną skrajnę, się już pan ten ciągnie i tak leci, tak? Tak to jest. Miał pan to też... już jestem uzależniam się od wszystkiego, na co
wpadnę albo w czymś się czy zakocham, czy zafascynuję. No bo w tej chwili z gadżetami mam parę komputerów. Parę komórek, co widać zresztą, jak pan chodzi. Mam kilkanaście, jak ludzie się pytają, ja już nie wiem, jak to wytłumaczyć. No wychodzi nowy telefon, to ja muszę mieć, po prostu i mam za chwilę. I mi się pytają, no jak to, przecież pan ma taki wspaniały tutaj telefon, iPhone, ty, po co panu? Ale korzysta pan, dzwoni z nich tak naprawdę, czy nie? Ja mówię tak, jedni zbierają znaczki pocztowe, drugi się zbiera telefony. Ale szczerze powiem, że tak, do dzwonienia to mam taki jeden wierny telefon i to wcale nie starej daty, jest bardzo przyszłościowy, bardzo mądry i no i jest, ale z kolei są następne, te dwa, trzy telefony są bardziej zabawowe, są wesołe, kolorowe i tak dalej. Miał pan też kiedyś taki etap, kiedy było wam bardzo ciężko z Urszulą Dudziak, z paną pierwszą żoną, że praktycznie popełnił pan błąd w Nowym Jorku, ktoś panu nie zapłacił i co pan wtedy zrobił? Pamięta pan? Zagrał pan w Totka. Proszę? Zagrał pan w Totka. A no tak, nie, to ja w Totka grałem, tak. W Szwajcarii i w Niemczech miałem wykupiony abonament. Tak prawie na cały rok, tam to takie same numery. No i a z kolei kupiliśmy dom w Szwecji, bo ja w życiu nie myślałem, że się w Polsce znajdę. Mówmy się, dopiero w 90-tych latach gdzieś się taka myśl pojawiła. Pojawiła myśl, poza tym bo Departament Stanu jeszcze wysłał mój amerykański zespół na trasę dwutygodniową do Polski. Departament Stanu zapłacił za koncerty mojego amerykańskiego zespołu w Polsce. A, tak. Dwa tygodnie trasa. Ja tutaj przyjechałem po tych 20 latach. To pan był w szoku? Szok, to w ogóle ja się chowałem w aucie, to chowano, żebym nie zauważył, że mnie przypadkiem ktoś nie zatrzymał. Nie zwinął pana tak jak w PRL-u, nie? No, tak. No, ale z tym totolotkiem to było tak, że po prostu grałem się w tego totolotka, ale tak życie było no, różnie, tak jak to życie artysty. No i w pewnym momencie, będąc w Szwecji, zostawiłem rodzinę całą w domu właśnie w Szwecji, a ja wróciłem na Manhattan, żeby dalej dogadać się w sprawie następnego kontraktu płytowego czy czegoś, bo zaczęło pieniążków brakować, no, po prostu. No i przyleciałem, miałem bilet Düsseldorf, Nowy Jork, Düsseldorf i tam parę spotkań, parę telefonów, tego. W pewnym momencie Ula dzwoni i mówi, słuchaj, sprawdź na ty tego totolotka, bo tam są podobne numery do tych twoich. No i rzeczywiście trafiłem 5 z plusem w Niemczech. Są to oczywiście zaraz wsiadłem samolot do Düsseldorfu. No i tam na lotnisku odbyła się fajna scena, bo kolektura była w Bochum, 100 km dalej. To ja do taksówkarza takiego, bo Niemcy mają tendencję do tego, żeby być kwadratowi. No. Ja czasami lubiłem tak sobie pozartować. I mówię, zawiezie mnie pan do Bochum? Mówi, tak, mówię, ale to będzie 150 marek. Ja mówię, ja nie mam pieniędzy. A on mówi, jak to? Zdrojował, zaczął się, ja mówię, ale ja wygrałem w totolotka, no to jeszcze bardziej się wkurzył. Ale potem jak sprawdził, że wygrałem, to cztery taksówki mnie zawiozły do Bochum. No to miał pan ciekawe przeżycie, ale... To nie tylko jedna taka pana anegdota z pańskiego życiorysu bogatego, muzycznego i w ogóle życiowego, bo opowiada pan też taką anegdotę o blondynce i Wojciechu Karolaku. Pamięta pan ją? No tak, no to właśnie to jest to, że ja przylatując już do Nowego Jorku, jak już był kontrakt z Kolumbią, sprowadzałem zespół, to wynająłem mieszkanie dla Wojtka i dla nas już obok sąsiedzi. I właściwie to było nasze marzenie przez wiele, wiele lat i wiele lat ciężkiej pracy dźwigania tego Hammonda, 250 kilo, cztery osoby do piwnicy, jeszcze taki niemiecki jazz, Jazz Keller, jazz klub taki w piwnicy, skręte schody, pamiętam w Ulm. I to tak było, że to wy sami to nosiliście, żeby to słuchacze dobrze wiedzieli, to nie było tak, że tragarze szli. Nie było, tak, nie było, to było, jeżeli można po niemiecku, to Polnische Jazzgruppe wird für Ihnen für 100 Dollar pro Abend spielen. Za 100 dolarów za wieczór
graliśmy nosząc, przejeżdżając busem, nosząc 250 kilo, ale najlepsze było w Ulm. Były takie kręte metalowe schody i nam się zakleszczył ten hamulc. I nie można było go wyciągnąć, teraz pozorną musiałem. No to dawaliście czadu po prostu. No. Ale nie powiedział pan o tym Wojtku, no właśnie, o tej cytatnej blondynce. No i tak, Wojtka pierwsza żona zostawiła w Szwecji. I Wojtek przyjechał do nas, do Szwajcarii i zaczęliśmy to. Drugi etap, powiedziałbym, grania w Europie i tak dalej. Wojtek jest, był i będzie na zawsze najbardziej eleganckim i najfajniejszym gentlemanem, jakiego w życiu poznałem, oprócz tego. Strasznie przystojny. Miał straszne powodzenie. On ciągle narzekał, że taki samotny. Z urlopem mówiłem, Wojtek, przecież żartujesz. Po każdym graniu tam rząd dziewczyn czeka tylko, żebyś stryknął, żeby cokolwiek, żebyś spojrzał nawet. Mówiłem, same cytaty blondynki. No. No i... po tym kontrakcie w Kolumbii, po pobycie w Nowym Jorku, w końcu załatwieniu tego zespół przyjeżdża, Wojtek przyjeżdża, ja mu mieszkanie pokazuję i mówię, no nareszcie dopięliśmy. A on mówi, muszę ci coś powiedzieć. Mówię, ja nie zostanę, ja nie wygubię się. Mówię, przecież to marzenie życia razem, tyle żeśmy spędzili czasu i tyle rozmów. Mówię, zakochałem się. I wiesz co? W cycatej blondynce. No a kto był tą cytatą blondynką? No to wszyscy wiedzą. Nie musieli być dosłownie. Dobrze. Panie Michale, dzisiaj jest pan w małej miejscowości, niedaleko Wadowic, w miejscowości Gorzyń, gdzie jest młyn Jacka. Co było tego powodem, że pan się zgodził uczestniczyć w takim koncercie jazzowym Młyn Jazz Festival Wadowice? Przede wszystkim znam człowieka, który właściwie prawie się przyjaźnie. To jest Tomek Koperwas, który jest jednym z agentów i fajnych jazz fanów. Naprawdę prowadził wielu znanych muzyków i wie, co robi. To jest pierwsze. Drugie, każda okazja zagrania z big bandem. Jest to naprawdę wspaniała okazja, bo to jest zupełnie inne granie. Marzyłbym, żeby było dużo więcej. Z orkiestrą symfoniczną bardzo dużo już grałem i grywam i bardzo to lubię, ale z big bandem rzadko. Także to są dwie rzeczy. A poza tym po prostu chyba po to żyję, żeby grać. Wszystko jedno, gdzie też przed przyjściem na nasze spotkanie było na TVP Kultura, były jakieś te wspomnienia sprzed lat i między innymi kawałek, fragment materna wywiadu ze mną. Nie wiem, jaki przypadek, rano dzisiaj. I tam zapytano mnie właśnie, jak to jest, że robisz karierę, grasz w Carnegie Hall i raptem grasz w małym miejscu i w klubie jakimś albo coś. A ja mówię, to jest takie życie muzyka jak aktora. Aktor grywa w teatrze, grywa w filmie, grywa wszędzie, grywa dla pustej sali. Po prostu ludzie nie przyszli. Znaczy ciągu, to nie jest i tego, grywa i muzyk tak samo, mało tego. Mówi, co, jak ludzie jedzą, to też grywasz. Ja mówię, dlaczego nie? To nie przeszkadza, przecież po to jestem, żeby grać. I to powtarzam. Tutaj w tej miejscowości, w Gorzyń, gdzie mieści się młyn Jacka, ta impreza jest od wielu dni reklamowana, można powiedzieć od wielu tygodni. Pan jest gwiazdą, czuje pan to, że mają pana tutaj za Boga, za gwiazdę, która przyleciała z Nowego Jorku? Nie, to nie ma tak. Ja powiem tak, z obserwacji, że po prostu, jeżeli człowiek jest wierny sobie, robi przez lata to, co robi, to gdzieś buduje sobie i publiczność, i przede wszystkim swoją muzykę, gdzieś swój jakiś wizerunek, no i publiczność i... No tak, to chyba to jest wszystko. Znaczy pan jest normalnym człowiekiem, nie zachowuje się jak gwiazda, nie jest tym celebrytą takim w cudzysłowie, jak to po prostu się mówi po prostu. Nie rozumiem tego i chyba już nie zrozumiem, chociaż wiele razy wiele osób próbowało wytłumaczyć, że mógłbym sobie pozwolić na to czy na tamto. Nie, oczywiście staram się
prosić, żeby było wygodniej, żeby było niż kiedyś, żeby nie musieć tych organów samemu dźwigać i tak dalej. No to są chyba detale i to są sprawy oczywiste. To są takie szczegóły, które teraz po prostu w Polsce już są inaczej traktowane. Ale pan narzeka bardzo często, bo prowadzi też fundację swoją. Tak. Że nie może pan się przyzwyczaić i przekonać do tej biurokracji, która panuje w Polsce, bo w Stanach pan wypełnia jedną deklarację VAT-owską, a tutaj co chwilę VAT-y, straty, nie wiadomo co tam. No to jak, już to, nie, to? Ja tego nie robię, mam ludzi, ale muszę powiedzieć, że to na tym się dosyć trochę znam z Nowego Jorku, bo to jest bardzo, bardzo proste. To też nie znaczy, że sam robię, ale wiem jak to zrobić. Tutaj to jest dżungla, jest strasznie trudne. Z tego co wiem, w Niemczech też nie jest tak jak w Nowym Jorku, ale jest to przynajmniej wiadomo jasne. Tutaj jest wiele rzeczy w dalszym ciągu niejasnych. Na przykład ja nigdy nie zrozumiem, żeby od koncertu muzyka płacić VAT. Od tego czasu zresztą zmniejszyła się podobno, tutaj agenci mówią, strasznie ilość koncertów czy bukowań zespołów. Bo to, no to wszystko rosną koszty. Wszystko podwyższa niepotrzebnie koszty. Uważam, że na sztuce nie powinno się, na sztukę nie powinno się nakładać podatku. No właśnie, ale pan ma czasami kontakty z politykami, a nie mógłby pani tam szepnąć słówko, powiedzieć chłopaki, no weźcie troszeczkę się, puknijcie w czoło, popatrzcie jak jest gdzie indziej. Akurat większość tych, których ja znam, sami mają tam kłopoty w tej polityce. No tak to jest czasami, a proszę powiedzieć, czego boi się Michał Urbaniak? No to ja powiem, nie, tak naprawdę, to tylko o siebie. Z samego siebie pan się boi? Jeżeli tyle. Mówi pan, że bardzo pan wierzy w marzenia, że od marzeń się tak naprawdę u pana wszystko zaczęło, ale czy jest jeszcze coś takiego, o czym pan tak naprawdę marzy i coś jeszcze nie spełniło? No, się spełniało, ale jeszcze raz się musi spełnić. Co znaczy? Ja muszę wagę zrzucić, bo przeszkadza mi w życiu. Nie, to nie chodzi o estetykę, o nic, tylko po prostu no muszę, bo jeszcze chcę wrócić do tenisa, chcę jeszcze, to tenis przepadł, no parę rzeczy przez te zasoby tutaj, które są. Przez te złogi, które się odłożyły, no, ta opuchlizna taka głodowa. Z kolei to się dzieje przy ostrym podróżowaniu. Parę lat temu było ostro tak i czułem, że po prostu nie było czasu ani na to, żeby się pójść na basen, ani na nic. Tylko mało tego, zmęczenie i stres. Zmęczenie i stres powoduje głód. To jest naturalne, no jakieś tam. Znaczy, no ja strasznie przytyłem, to właśnie przytyłem w Polsce. I w związku z tym może się okazać, że na pewnym etapie będzie panu potrzebna pomoc jakaś lekarska nawet w Polsce. Nie wiem, czy pan słyszał, że obecna ekipa politycy wymyślili sobie, że wyprowadzą z polskich szpitali wolontariuszy, którzy pomagają chorym pacjentom z różnych organizacji, bo twierdzą, że wolontariat jest niepotrzebny. Powstała taka specjalna nawet akcja Stop likwidacji wolontariatu przez te oburzone organizacje, prawie 30 organizacji wolontariackich w Polsce. Czy pan by się włączył jako człowiek światowego formatu w to, żeby wspomóc tych ludzi i powiedzieć politycy, zastanówcie się, co wy robicie na całym świecie, przecież pan miał na pewno do czynienia z wolontariuszami w Stanach, w innych miejscach, w innych państwach, a u nas ma się to zlikwidować. No to jest w ogóle nie do pomyślenia. Mm-hmm. Tym bardziej, że wiele osób jest, które sobie spokojnie żyje i często jako misję życiową sobie znajdują zajęcie typu właśnie wolontariatu w tym czy w innym kierunku, czy pomaganie ludziom starszym, czy takim, czy w potrzebie, czy nie wyobrażam sobie, nie słyszałem o tym i mam nadzieję, że w dalszym ciągu nie słyszę. To ja panu mówię, że to jest prawda. Media mainstreamowe, telewizje główne, główne radia mówią, ich to nie interesuje, tak to można odczytać. A projekt jest bardzo zaawansowany, bo Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Zdrowia mają już gotową ustawę. I ona lada moment przejdzie przez całą tą procedurę rządową i wejdzie pod obrady Sejmu. I mówi się w niej tak, w szpitalach ma nie być wolontariuszy, ale w szpitalach, które będą sprywatyzowane. W publicznych możecie być. Tylko co z tego, jak większość szpitali zaczyna się prywatyzować, bo taki jest trend. Więc ja uważam, że ten trend nie jest zły, no, że powinno być i tak, na przykład w Nowym Jorku. Z tego co wiem, najodważniejsze, najlepsze operacje przeprowadza się akurat w miejskim szpitalu, który jest darmowy i który jest dla bardzo biednych, czy wręcz powiedziałbym dla bamów, dla
że normalny człowiek, który ma jakąś tam pozycję socjalną, powinien się krępować, zjawić się w St. Vincent Hospital. A ten St. Vincent Hospital przeprowadza najodważniejsze i najskuteczniejsze nieraz operacje na nowy. Mógłby pan zaapelować, powiedzieć do polityków tutaj u nas na naszej antenie, nie likwidujcie wolontariatu? Ja powiem tak, jeżeli będziecie likwidować to teraz, to za 20 lat będziecie żałować, bo będziecie potrzebowali takich wolontariuszy dla siebie. I to jest właśnie nasze dobre podsumowanie prawdziwego Michała Urbaniaka, światowej klasy jazzmana, człowieka, który wytworzył swój styl muzyczny, styl jazzowy Urbaniaka, który ma jako jedyny Polak w Stanach Zjednoczonych swoje działy muzyczne w każdym sklepie. Panie Michale, życzymy panu jeszcze wielu sukcesów, długiego życia i żeby pan nie musiał korzystać z tych wolontariuszy, bo jak pan się odchodzi, to będzie to niepotrzebne. Dziękuję bardzo.